A w studiu Radia 5 tradycyjnie, jak to bywa w listopadzie, Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Krzysztof Skłodowski, dyplomowany kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry Listopad 1918 roku na Suwalszczyźnie? Listopad 1918 roku na Suwalszczyźnie przebiegał nieco inaczej niż w innych częściach Polski. Tutaj co prawda w nocy z 10 na 11 listopada zebrały się miejscowe oddziały POW na cmentarzu suwalskim, ale do wystąpień zbrojnych przeciwko Niemcom nie doszło. Natomiast zawarto porozumienie. Przedstawiciele miejscowego społeczeństwa, miejscowych elit porozumieli się z niemiecką radą żołnierską w sprawie opuszczenia Suwalszczyzny pokojowego, pokojowego przejęcia władzy. To się jednak nie do końca powiodło, co prawda, co prawda powstała Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, ale ta okupacja przedłużyła się znacznie aż do sierpnia 1919 roku, a w drodze były jeszcze różne perturbacje i komplikacje. Te perturbacje to? Te perturbacje to przede wszystkim spór polsko-litewski o przynależność Suwalszczyzny, bo, bo pretensje do tego terenu, do Suwałk wysuwała także strona litewska. Niemcy początkowo jak gdyby no, przyznawali rację Polakom, ale już, po, już w początku 1919 roku zaczęli forsować stronę litewską, a w kwietniu 1919 roku w oddziałach pojawi, pojawili się pierwsi żołnierze litewscy. A skąd te porozumienie? Znaczy, to porozumienie? Niemiecko-litewskie? to rozgrywki polityczne, rozgrywki polityczne Niemcom zależało na osłabieniu Polski. Pamiętajmy, że także miały, się, miały także rozstrzygać się losy przynależności śląska, wcześniej Wielkopolski. Tu, jak gdyby Niemcy stronę litewską forsowali już znacznie wcześniej, ale, ale w listopadzie 18 roku zwrócili się jak gdyby tu miejscowe miejsc, miejscowe władze niemieckie oddziały niemieckie zwróciły się w stronę Polski. Augustów i powiat augustowski, zbrojne wystąpienia połowiaków? Tak, na Augustowszczyźnie doszło do, do zbrojnych wystąpień, m.in. w Bargłowie, m.in. w Kolnicy, także także w samym Augustowie, ale tam także zawarto porozumienie i także powstrzymano się od dalszych działań i liczono na, na pokojowe przejęcie władzy. 41. Pułk Piechoty. Tak, 41 Pułk Piechoty, formowany w grudniu 1918 roku w Zambrowie poza linią demarkacyjną, a złożony, a złożony przede wszystkim z Pełowiaków. Ci Pełowiacy, którzy tutaj wystąpili w listopadzie 18 roku, częściowo zdekonspirowani, przedzierali się przez kordon, przez linię demarkacyjną i wstępowali do 41 Pułku, to o tym trzeba pamiętać, o tym trzeba powtarzać, bo był to pułk wyjątkowo bitny. E, weszli w niego suwalczanie, mieszkańcy Suwałk, Suwalszczyzny, e, złożyli wielką daninę krwi, e, walczyli, między innymi pod Lidą i tam i tam Józef Piłsudski w uznaniu wykazanego przez nich męstwa zgodził się objąć szefostwo. Pułku było to wielkie wyróżnienie dla, dla strzelców suwalskich. I wtedy padły te magiczne słowa, które suwalczanie powinni znać. Yy. Yy. O których słowach mówimy? Dziś? Ziemia? Nie. Nie, te słowa padły później. Te słowa padły później, padły we wrześniu 1919 roku, już po odzyskaniu niepodległości, już po włączeniu Suwalszczyzny w granicę niepodległej Rzeczpospolitej, gdy 12-13 września Józef Piłsudski przebywał w Suwałkach i gdy był podejmowany... Przez Radę Miejską suwałk na obiedzie w Resursie Obywatelskiej, to wtedy padły te słowa. I ta ziemia rzeczywiście była wolna już wtedy? Wtedy tak. Wtedy tak. To już po powstaniu Sejneńskim, po oswobodzeniu Sejnejszczyzny, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że w wyniku postanowień międzynarodowych. Suwalszczyzna została przyznana Polsce. Z tym nie godzili się Litwini. Co prawda opuścili suwałki, ale umocnili się na linii czarnej Hańczy. Zależało im przede wszystkim na utrzymaniu Sejny, bo traktowali Sejny jako no swego rodzaju taką kolebkę odrodzenia narodowego litewskiego. I, I tu 23 sierpnia dochodzi do walk, do powstania Sejneńskiego. Po kilku dniach, po kilkudniowych walkach, oddziały polskie obsadziły linię demarkacyjną, tą, właśnie przyznaną przez, na, na forum międzynarodowym. No i to już jest, to już jest rzeczywista wolność. Powstanie sejnyjskie, kilkudniowy incydent czy zmiana historii? Znaczy, o powstaniu sejnyjskim trudno jednoznacznie się wypowiedzieć, bo tak jak powiedziałem. Te y, decyzje co do przynależności Sejny zapadły już. Y, tu y, to była kwestia czasu, aby Wojsko Polskie objęło y, Szczyznę. Y, ten zryw przyniósł ze sobą ofiary i po stronie polskiej i litewskiej, ale czy miał decydujące znaczenie, tu bym, tu bym o tym nie, nie, nie wypowiadał się. Bo naprawdę, y, gdyby przyszedł tu 41 Pułk, bez trudu wypchnąłby Litwinów poza linię demarkacyjną. Ola Szczerbińska, panie dyrektorze, gdzie miała swój dom? Na ulicy Krzywej. Jak, jak to w tytule pro, projektu, który realizowaliśmy przez cały 2015 rok. W ramach tego projektu odbyło się wiele spotkań, z, takich dla rodzin, młodzieży, przez raz w miesiącu, gdzie omawiane były poszczególne jakby etapy życia, etapy. Działalności Aleksandry Szczerbińskiej, później Piłsudskiej. A efektem największym czy, czy, czy plonem największym tego projektu realizowanego w ubiegłym roku była wystawa. W Muzeum imienia Marii Konopnickiej w oficynie, która miała swoją inaugurację 11 listopada ubiegłego roku i zaplanowana była na cały rok, czyli w tym roku 11 listopada będzie jakby ostatnia odsłona tego, tej, tej wystawy, zamknięcie tej wystawy. Zresztą wiąże się to poniekąd z nadciągającym remontem. Muzeum Mienia Marii Konopińskiej, także to i tak w sposób naturalny się będzie musiało skończyć. Natomiast. Chcecie przetestować Suwalczano. W pewnym sensie. W pewnym sensie. To od samego początku było tak pomyślane, że finisarz, czyli zamknięcie wystawy będzie się wiązało z czymś więcej. I tutaj Magda Wołoska-Rusińska, szefowa Muzeum Marii Konopińskiej i siedzący obok mnie Krzysztof Skłodowski zorganizowali coś, co teraz modne są te wielkie testy i, i myślę, że też warto, a zresztą to jest też sposób na to, żeby aktywizować Suwalcza. oni no, są zainteresowani. Ja sam odbieram w ciągu roku ileś tam telefonów od mieszkańców Suwałk. Ostatnio jeden z nich dzwoni do mnie bardzo często, żeby upamiętnić Aleksandrę Piłsudską. Jedną z najbardziej światłych postaci, bo tak naprawdę, poza tym, że no oczywiście jej nazwisko pojawia się czy przy szkole, czy, czy na ulicy na ulicy Emilii Plater Emilii Platter, dobrze mówię, nie Gałaja, przepraszam, na ulicy Gałaja obecnej, na tablicy, gdzie stał dom rodzinny jej. Natomiast tak naprawdę za wiele o Aleksandrze Piłsudskiej i Suwalczanie nie wiedzą. I to jest ten test, który został przez nich opracowany i wymyślony. To jest jeden ze sposobów, żeby do rodzin, do młodzieży, która odwiedza muzeum chętnie w święta narodowe, czy 3 maja, czy 11 listopada, dotrzeć z pewną wiedzą, z pewną informacją związaną z jej biografią, z jej działalnością i rzeczywiście z jej osiągnięciami dla Polski, też dla suwał, bo te też były. Chętnie Suwałczanie poszukują wiedzy o historii swojego miasta. No to widać, to widać. Dla nas takim wskaźnikiem jest uczestnictwo w naszych wystawach. Uczestnictwo w inscenizacjach, które są niczym innym jak żywymi lekcjami historii i uczestnictwo w propozycjach muzeum, czyli w grach miejskich, w zajęciach edukacyjnych dla rodzin. To zawsze są naprawdę duże ilości osób chętnych. Mamy już pewne grupy, które dopytują się i czekają na kolejną, na kolejną propozycję od muzeum. To inicjatywa rodziców, czy dzieci same są zainteresowane? Bardzo różnie, bardzo różnie. Dzieci są zainteresowane, bo dzieci łakną wiedzy, natomiast zawsze i chyba najlepiej i najskuteczniej i najsympatyczniej dla nas, jeżeli to się wiąże z tym, że przychodzi cała rodzina i na przykład w grze miejskiej bierzą, biorą udział rodzice, dzieci, a czasem jeszcze gdzieś o trzecie pokolenie w rodzinie zahaczamy i wtedy to już jest rzeczywiście komplet, a jednocześnie dla nich dobra zabawa i sposób na to, żeby tą wiedzę. Zdobyć, utrwalić, pogłębić. I dopytują się o następne zabawy? Tak, oczywiście. O następne zabawy, o następne inscenizacje, bo tutaj jednak tą najbardziej, najbardziej widowiskową formą są inscenizacje, czy te gry miejskie, takie bardziej inscenizacyjne, które są organizowane na terenie miasta i ciągle mamy pytania, kiedy następne i co to będzie. Późną jesienią i zimą odpoczywacie, czy muzeum coś planuje? My nigdy nie odpoczywamy tak naprawdę, bo nawet jeśli nie robimy czegoś, co jest spektakularne w tym momencie, to przygotowujemy kolejne działania. W tej chwili jest taki moment, że do końca października składamy wnioski do Ministerstwa Kultury na działalność na rok przyszły. I w tej chwili przygotowujemy. Przygotowujemy cały program merytoryczny na przyszły rok, ale. Oprócz tego cały czas jeszcze spotkania z historią, przystanek Historia, który organizuje Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku. Między innymi dzisiaj o godzinie 17 jest spotkanie związane z emigracją powojenną. Ale przy, przygotowujemy w tym roku też wielki hit, jeszcze w tym roku, a mianowicie w pierwszej dekadzie grudnia planujemy otworzyć w Muzeum wystawę monograficzną Zdzisława Beksińskiego. I pokazać w mieście cały cykl wydarzeń kulturalnych, czyli film o Beksińskim, książkę o Tomaszu Beksińskim, sprowadzić tu autorów czy współautorów jednego i drugiego. Wystawę będziemy prezentowali do kwietnia przyszłego roku, także to będzie myślę, że duże, duże wydarzenie i warto będzie muzeum w tym czasie odwiedzić. To wróćmy jeszcze, panie Kustoszu, do tego pytania a propos testu. Najtrudniejsze pytanie w teście. Do czego służy ten przyrząd ten przedmiot. Tak myślę. Dobrze. E, dziękuję serdecznie Forma za rozmowę. będzie zabawowa. Zapraszamy serdecznie. To już 11 listopada o godzinie 13. Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, Tadeusza Kościuszki 31, Jerzy Brzezowski dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Krzysztof Skłodowski, dyplomowany kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Byli państwo i naszymi gośćmi. Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy. Radio.